Annuncio Bobis gaudium magnum Abemus papam! Stworzenie Objawienie Chwały Bożej Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 12 marca 1986 roku Prawda wiary o stworzeniu z niczego ex nihilo przy której zatrzymaliśmy się podczas poprzednich kateches prowadzi nas równocześnie w głąb tajemnicy Boga który jest stworzycielem nieba i ziemi Według słów symbolu apostolskiego Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela. Stworzenie przepisane jest przede wszystkim Ojcu, w rzeczywistości jest ono dziełem trójcy osób, co poniekąd znajdowało swój daleki wyraz już w Starym Testamencie, ale w pełni zostało objawione w Nowym Testamencie, przede wszystkim dzięki tekstom Janowym i Pawłowym. W świetle tych apostolskich tekstów można stwierdzić, iż stworzenie świata znajduje swój pierwowzór w przedwiecznym zrodzeniu słowa, jako współistotnego ojcu syna. Swoje zaś ostateczne źródło stworzenie znajduje w miłości, która jest duchem świętym. Ta współistotna ojcu i synowi miłość, osoba, stanowi wraz z ojcem i synem źródło stworzenia świata z nicości. Czyli obdarowania istnieniem wszystkich bytów. W tym bezinteresownym darze ma swój udział cała wielorako zróżnicowana i poniekąd nieogarniona wielość bytów widzialnych i niewidzialnych. Wszystko też, co w języku kosmologii określa się jako makrokosmos i mikrokosmos. Prawda wiary o stworzeniu świata prowadzi nas, jak widać, w głąb trynitarnej tajemnicy Boga. Odsłaniając zarazem to, co w języku biblijnym nazywa się chwałą Boga, chwała Boga jest przede wszystkim w nim samym. Jest to chwała wewnętrzna, która wypełnia niejako samą nieogarnioną głębię, a zarazem wyraża nieskończoną doskonałość jedynego bóstwa w trójcy osób. Ta nieskończona doskonałość, jako absolutna pełnia bytu i świętości, jest równocześnie pełnią prawdy i miłości. We wzajemnej kontemplacji i oddaniu się, czyli komunii, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Poprzez dzieło stworzenia, ta wewnętrzna chwała Boga, płynąca z samej tajemnicy Bóstwa, zostaje niejako przeniesiona na zewnątrz, w wymiar stworzeń świata widzialnego i niewidzialnego, proporcjonalnie do stopnia ich doskonałości. W ten sposób, wraz ze stworzeniem świata widzialnego i niewidzialnego, zaczyna istnieć nowy wymiar chwały Bożej, który w stosunku do poprzedniego jest zewnętrzny. Pismo Święte mówi o tym w wielu, bardzo wielu miejscach i na wiele sposobów. Przytoczymy tylko niektóre wypowiedzi dla przykładu. I tak psalm 19. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Księga Syracha, jak słońce świecąc, patrzy na wszystkie rzeczy, tak chwała Pana napełnia jego dzieło, czy też bardzo szczególna wypowiedź z Księgi Baruch'a. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je odpowiedziały jesteśmy. Z radością świecą swemu Stwórcy. Gdzie indziej tekst biblijny przybiera postać wezwania. Stworzenia zostają wezwane do tego, aby głosić chwałę Boga, Stwórcy. Tak na przykład Księga Daniela. Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie go na wieki, lub też Psalm 66: Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu świetną oddajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa. Są to oczywiście tylko nieliczne fragmenty tego, czym Pismo Święte napełnione jest po brzegi. Jak liczne są Twe dzieła, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna twych stworzeń. Psalm 104. Cały zaś stworzony wszechświat jest wielorakim, potężnym i nieustającym wezwaniem do wieszczenia chwały stwórcy. Na moje życie napełni się chwałą Pana cała Ziemia. Księga Liczb. Albowiem bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą. Pierwsza Księga Kronik. Cały ten wpisany w kształt stworzenia hymn chwały czeka na istotę, która by potrafiła dać mu właściwy wyraz pojęciowy i słowny, na istotę, która imię świętości wychwalać będzie i wielkość jego dzieł opowiadać. Tą istotą w świecie widzialnym jest człowiek. Do niego skierowany jest apel pochodzący z wszechświata. To on jest rzecznikiem stworzeń, ich przedstawicielem wobec Boga. Powróćmy raz jeszcze do słów, w których Sobór Watykański I formułuje prawdę o stworzeniu i o stworzycielu świata. Ten jedyny i prawdziwy Bóg z dobroci swojej i wszechmocną potęgą swoją nie dla zwiększenia lub zdobycia własnego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości przez dobra, jakich stworzeniom udziela, zupełnie wolną decyzją. Równocześnie od początku czasu, utworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń. Tekst ten, we właściwym sobie języku, wyraża tę samą prawdę o stworzeniu oraz o jego celowości, która zawarta jest w tekstach biblijnych. Stwórca nie szuka w dziele stworzenia jakiegokolwiek dopełnienia siebie samego. Taki sposób rozumienia byłby zasadniczo sprzeczny z tym, kim Bóg jest sam w sobie. Jest bowiem istotą ze wszechmiar doskonałą, nieskończenie doskonałą, a więc nie potrzebuje świata nie mogą niczego dodać do boskości, Boga Trójcy, stworzenia, rzeczy widzialne i niewidzialne. A jednak Bóg stwarza: Stworzenia, powołane przez Boga do istnienia, decyzją całkowicie dobrowolną i suwerenną, zyskują ograniczone i częściowe. Niemniej realne uczestnictwo w doskonałości tego, który jest pełnią absolutną. Stworzenia różnią się pomiędzy sobą stopniem doskonałości, którą otrzymały, poczynając od istot nieożywionych, poprzez ożywione, aż do człowieka i wyżej jeszcze, aż do stworzeń czysto duchowej natury. Wszystkie razem stanowią wszechświat kosmos widzialny i niewidzialny, w którym jako w całości a zarazem przez każdą część tej całości odzwierciedla się odwieczna mądrość, a równocześnie wyraża się niewyczerpana miłość Stwórcy. Objawienie tej mądrości i tej miłości Boga jest pierwszorzędnym i nadrzędnym celem stworzenia. W nim zawiera się równocześnie tajemnica chwały Boga, według słów Pisma Świętego. Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana. Poprzez tajemnice chwały wszystkie stworzenia osiągają swój transcendentny sens, niejako przekraczają same siebie w kierunku tego, w którym znajdują swój początek, a także swój kres. Podziwiajmy więc z wiarą dzieło Stwórcy i wysławiajmy Jego wielkość. Jak liczne są dzieła Twoje Panie? Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna twych stworzeń. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać Mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Nasze środowe katechezy wciąż zawierają się w obrębie pierwszej prawdy wiary, prawdy o stworzeniu, pierwszego artykułu składu apostolskiego, wierze w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. Mówiliśmy już o stworzeniu, które jest dziełem Ojca, wedle słów naszego kredo, ale wedle Pisma Świętego jest dziełem Boga Trójedynego Ojca, Syna i Ducha Świętego. To dzieło daje świadectwo swojemu Stwórcy. To dzieło stworzenia w podstawowej mierze objawia Stwórcę. Równocześnie to dzieło prowadzi nas przy pomocy objawienia Bożego, przy pomocy Pisma Świętego, w głąb tajemnicy Boga. Ukazuje wewnętrzne życie Boga, życie chwały, którego źródłem jest pełnia doskonałości, pełnia istnienia, bytu, świętości, którego źródłem jest przede wszystkim miłość. Ta wewnętrzna chwała Boga, która nie może być mierzona żadnymi zewnętrznymi miarami, została niejako wraz ze stworzeniem przeniesiona w kosmos, świat. Świat, który świadczy o swoim stwórcy, głosi również Jego chwałę. I głosi ją tym pełniej, im większa jest doskonałość poszczególnych stworzeń. Pismo święte Starego Testamentu, zwłaszcza psalmy, są pełne wyrazów tej właśnie chwały, są pełne wezwań do tej chwały, jaką Stwórca znajduje i odbiera w swoich stworzeniach. Stworzenia są bowiem dziełem bezinteresownym Bożej miłości. Nie dla siebie Bóg stwarza świat. Stwarza, ażeby obdarować dobrem, doskonałością, Istnieniem. Ta tajemnica chwały Bożej, wpisana głęboko w całe stworzenie, również w stworzenia niższe od człowieka. Niejako czeka na człowieka, a żeby człowiek, istota rozumna, dał wyraz chwały Bożej, stał się tym, który przemawia w imieniu stworzeń do Boga i w imieniu stworzeń głosi jego chwałę. Takie jest powołanie człowieka w świecie. Człowiek to ten, który głosi chwałę Boga. I w ten sposób spełnia swoje powołanie. Albowiem On sam, człowiek, jest wśród stworzeń widzialnego świata największym darem Stwórcy. Trzeba, ażeby dar mówił o swoim dawcy. Taka jest najgłębsza logika naszej wiary, taka jest najgłębsza logika liturgii i modlitwy. Starajmy się dobrze rozumieć tę logikę, która jest także logiką naszego istnienia jako stworzeń naszego ludzkiego bytowania i starajmy się ją wypełniać całym naszym życiem. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pielgrzymów oraz dla wszystkich rodaków.

Etre eros induka, intentak ziore, zed